Wybiła godzina 17. Zaczynamy. Jak zwykle o tej porze za starami Radia Muzyki Smajdaw zasiadł Johnny G. Matrix. Witam niedzielnie na zaklętych rewirach. Dziś mamy 3 marca roku pańskiego 2009. Właśnie wybiła godzina 17. I jak w każdą audycję zaprosiłem wirtualnie kilku poetów. Mam nadzieję, taką cichutką, że zaprezentowane wiersze i towarzyszące im piękne piosenki umilą te 2 godziny, które wspólnie spędzimy. Co taka cisza? A gdzie owacje, oklaski powitalne? O, już słyszę. A więc przechodzimy do naszych wspaniałych poetów, ale najpierw pozwólcie, że Michał Bajer umili wam czas. Nie spotykamy się już chyba od 2 lat. Samotność ze mną mieszka, goszczę ją każdego dnia. Ale pamiętam wciąż twój tkwiący wzrok, kiedy mówiłem, że cię kocham wciąż, i nagły smutek, gdy cię zawiódł. Chciałem przypomnieć słuchaczom, że jeżeli mają pozdrowienia wyłączone, to powinni odświeżyć stronę. Wtedy będzie wykazywane, że są włączone. I dziś samotność tylko przy mnie trwa i wierna jest. A ja przeglądam album starych zdjęć. Na karku północ błaga mnie o sen. Czy warto wierzyć, że coś zmieni się, czy nie? Po każdej nocy wstaje dzień. Czy chcesz, czy nie chcesz? Dobrze wiem, nic nie skończyło się jeszcze. Wciąż na przystani czeka łódź i kurs na drugą stronę słów. A tam nic nie umiera, tam kiedyś znaczy teraz, tam wśród złocistych plaż zaczniemy wszystko jeszcze raz. Nie popełnimy dawnych zdrad, znajdziemy radość prostych spraw i klucz do naszych marzeń. Tam wśród złocistych plaży to jedno z takich miejsc, gdzie każde z życzeń spełnia się. Nie spotykamy się już chyba od 2 lat. Zbyt późno zrozumiałem, że to błąd, zbyt późno fakt. Przy mnie usłyszysz tam, gdzie jesteś dziś i zechcesz znów na brzeg miłości wyjść. Czy zatrzasnęłaś już przede mną drzwi? Daj znać. Po każdej nocy wstaje dzień. Czy chcesz, czy nie chcesz? Dobrze wiem, nic nie skończyło się jeszcze.
wciąż na przystani czeka łódź i kurs na drugą stronę snów. A tam nic nie umiera, tam kiedyś znaczy teraz, tam wśród złocistych plaż zaczniemy wszystko jeszcze raz, nie popełnimy dawnych zdrad. Znajdziemy radość w prostych spraw i klucz do naszych marzeń. Tam wśród złocistych plaży to jedno z takich miejsc, gdzie każde z życzeń spełnia się. Tam nowa ziemia czeka na. Tam śpią wspomnienia. Wciąż na przystani czeka łódź i kurs na drugą stronę snu. A tam nic nie umiera, tam kiedyś znaczy teraz, tam wśród złocistych plaż zaczniemy wszystko jeszcze raz, nie popełnimy dawnych zdrad. Znajdziemy radość w prostych spraw i klucz do naszych marzeń. Tam wśród złocistych plaży to jedno z takich miejsc, gdzie każde z życzeń spełnia się. Gdzie każde z życzeń spełnia się. Gdzie każde z życzeń spełnia się. Sebastian Ryśnik. Wpiszę przepiękne wiersze. Bardzo piękne. Może pozwolicie na początek coś wspomnimy o naszym Sebastianie. Najlepiej przytoczę słowa, które sam o sobie skreślił. Od kilku lat mieszkam na stałe w Anglii. Próbuję pomagać. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia. To tak nie umiem czytać. Powiem, jak jest napisane. SLOUGH. Nie wiem, jak się wymawia. Kandyduję w tym roku na radnego w miejscowości, w której mieszkam. Mam cudownych dwóch synów, Oliver i Maximus. W problemach dnia codziennego wspiera mnie partnerka, która często przymyka oko na moje kaprysy. Piszę od kilku lat, chociaż pojawiłem się dopiero w sieci parę lat temu. Na stronie FB mam swoją stronę. Sebastian Ryśnik, moje wiersze i myśli. Cieszę się z grona odbiorców. Przyznam, że dość licznego, bo często mnie zastanawia... Przepraszam, co często mnie zastanawia i cieszy. Nie wydałem jeszcze własnego tomiku poezji. Może to strach, a może zwyczajne finanse? Ale bardzo chciałbym to zrobić, by móc zaistnieć i dotrzeć do szerszego grona osób kochających poezję i sztukę. Chociaż sam rzadko używam określenia poezja na moje wiersze, gdyż uważam, że wiele jeszcze mi brakuje, aby pozwolić sobie na takie coś. Skąd pomysły? Chyba z serca i z życia. Zawsze mówię, że nie jestem z tego świata. Drogi Sebastianie, nie tylko ty jesteś nie z tego świata. Jest nas dwóch. A teraz, moi kochani, pozwólcie, że Sebastian Ryśnik przeczyta wam swoją poezję, swoje przepiękne wiersze moimi ustami. Postaram się uczynić to jak najlepiej. A więc zamieńmy się w słuch. Zagubieni w iluzji, szukam, pytając sam siebie, dokąd tak pędząc zmierzamy.
czy wszystko mgnie ku końcowi, czy już zamykane są bramy? Otchłań pożera wspomnienia, chwile, które warto kochać. Pędząc, zapominamy, co znaczą ważne słowa. Umyka to, co prawdziwe, uczucie nieraz skrywane, marzenia, by żyć inaczej, to, co naprawdę ważne. Przyszło nam żyć w dzikim świecie, takim, co kradnie uczucia. Słowa nierzadko są puste, a prawda okiem mruga. Gdzie zmierzamy, pytam, dokąd prowadzi ta droga? Czy ludzie są jeszcze ludźmi, a może udają Boga? Patrzę, przecieram oczy, bo nic nie jest takie same. Prawda bywa okrutna, pieniądz rządzi światem. Lecz może nie wszystko stracone? Jest jeszcze w sercach nadzieja, bądźmy zwyczajnie sobą. Tego nam ludziom potrzeba. Miłość jak narkotyk. Jakimi ścieżkami podąża uczucie rodzące miłość? Czy wolno nam szukać, czy czekać, a może walczyć na siłę? Jak bardzo trzeba chcieć poczuć, otworzyć serce i duszę, obudzić drzemiące marzenia, słowami je poruszyć. Te dreszcze, niezwykłe, cudowne spojrzenia, co pragną rozkoszy, dotyk i podniecenie, aż dusza się ukoi. Oddech staje się inny, wszystko inaczej smakuje. Namiętność nie ma końca, tego się nie żałuje. Miłość jest tak niezwykła, słowa splecione w marzenia, czas przestaje się liczyć i ogrom podniecenia. Lecz którą ścieżka podąża, gdzie finał wędrówki tak krętej? Miłość jest jak narkotyk, pragniemy więcej i więcej. A ona daje nam siłę, by chcieć i móc uwierzyć, że warto się zakochać, warto z nią życie przeżyć. Twoja prawda. Mówisz, że szukasz prawdy, lecz jakiej, bo jest ich wiele, skrywanej, dającej życie, czy tej, która kradnie nadzieję? Czasem lepiej jest milczeć, czekać cierpliwie na słowa, patrzeć, rosnąć w siłę, prawda przestanie się chować. Mówisz, że szukasz już długo, lecz czy jej potrzebujesz? Wiesz więcej niż chciałbyś wiedzieć, a jednak życie marnujesz. Błądzisz, idąc wciąż dalej, gdy pytasz, inni milczą, myślisz, dlaczego to robią? Skąd to się to wzięło? Skąd przyszło? Znaleźć coś, co nieznane? Odkryć to, co się chowa? Musisz zrozumieć prawdę, przejrzeć na oczy od nowa, być sobą, a sama przyjdzie, nie będzie się już ukrywać, życie nie będzie prostsze, lecz przestaniesz pytać. Uczciwy wybór. Samotność to wróg człowieka, choć czasem jej pragniemy. To ból i ciemny zaułek, spacer bez celu na deszczu. Ktoś powie, lubię samotność, to prawda jest dobra na chwilę, by stłamsić emocje w życiu, stać się silniejszym niż byłeś. Nic nie da patrzenie w lustro, kruszenie słów na swój widok, palenie świeczki w ciemności, bo życie ucieknie chwilą.
nic nie da wołanie o pomstę do nieba, czy też do Boga. Samotność często fałszywa, to nie jest dobra droga. Którędy zatem podążać? Czy walczyć z losem nam danym z pewnością? Otwórzmy serca, lepiej jest czuć się kochanym. I moi kochani, właśnie przyszły dwa pozdrowonka pierwsze. Mamy od Zenka Lasoty, który nam pisze tak. Witam, pozdrawiam całą ekipę radia i słuchaczy. My Ciebie też, Zenku, pozdrawiamy serdecznie i życzymy miłego odbioru. Drugie pozdrowionko mamy od Darka z Opola. Witaj, Darku. Darek nam pisze, cudowna poezja pana Sebastiana, mnóstwo pozytywnych wrażeń i wzruszeń pozdrawia nas. My też Ciebie, Darku, pozdrawiamy i tak samo życzymy miłego odbioru. W chaosie ziemskich spraw ich serca wiecznie płoną, dając znak tym, którzy zabłądzili w mgle. Odchodzą tak jak przyszli niespodzianie. Zbyt prędko wypełniają się ich dni i znów na długo zostajemy sami. Być może trochę lepsi dzięki nim, bezbronni, samotni w naszym świecie. Tak jakby niepotrzebni byli już. Odchodzą komedianci, muzykanci i poeci, sternicy zagubionych naszych dusz. Ich pieśni ptaki w lasach wciąż śpiewają i wieniec sił rozsiewa po nich wiatr. Odchodzą stąd, lecz nie umierają. I mamy jeszcze pozdrowienia od Basi z Australii. Słucham audycji radiowej Zaklęte Rewidy. Pozdrawiam wszystkich. Basiu, my Ciebie też serdecznie pozdrawiamy. A kiedy mój czas także się wyczerpie, poproszę cicho już ostatnie tchu. Daj Boże, proszę, daj nadziei, choć iskierkę, że i ja też nie przypadkiem byłem tu. To były wiersze, poezja Sebastiana Rysnika. Przyznacie, że dosyć piękne, aż przyjemnie było czytać i zapewne Wam też słuchać. Jeszcze nieraz spotkamy się z Sebastianem, a teraz przejdziemy dalej powoli do przodu. Mądry i uwolni mnie.
skrzynię i udowodź Twą. Mój miły, jak mam pytać innych kobiet? Serce me odkryją w Tobie. I choć wiedzą, nie powiedzą, nie odnajdę Cię. I mamy następne pozdrowionka. Marek Wojdyła nam przysyła. Pisze nam tak. Poezja jest jak miłość, bez jednego i bez drugiego trudno żyć. Dziękuję za piękną audycję, która jest pokrzepieniem dla serca. Pozdrawiam prezentera i całą ekipę radia. My, Marku, też Ciebie pozdrawiamy i dziękujemy, że jesteś z nami. Pisze też do nas Zygmunt. Bardzo dobra audycja i oczywiście fantastyczny, niezmiennie pan Johnny. Dziękuję, Zygmuncie. Pozdrawiamy Ciebie wszyscy. Życzymy miłego odbioru i bądź z nami aż do 20, bo później babcia Jolanta będzie bajki czytała. Dla dorosłych też mogą być. Zasłuchani, tak współcześni, aż do granic w ciemnym kinie pokryjomu ocieramy łzy. To były wiersze, poezja Sebastiana Rysnika. Przyznacie, że dosyć piękne, aż przyjemnie było czytać i zapewne Wam też słuchać. Jeszcze nieraz spotkamy się z Sebastianem, a teraz przejdziemy dalej powoli do przodu. Bluszczę ku oknom, kwiatem samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojeniem wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam płodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam płodu, żar...
żaden sprąd, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem dżum. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. W żar epoki użyczą wam płodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. W żar epoki nie użyczy wam płodu, żaden sprąd, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy bruk? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i kolejny wiek. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam płodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam płodu, żaden skrom, żaden beton. Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei. Układasz swój świat w swym mieście z domami bez pięter. Grasz z czartem o niebo w tym piekle, które Bóg wyprawił nam. Odpłynąć stąd chciałem na zawsze, siną dal, gdzie życie jaśniejsze, bogatsze, ktoś chciałby mi dać. Znikałem sto razy bez wieści, by wracać do srebrnej poezji, ciepła rąk i spojrzeń twych. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa o każdy dzień. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, które bije coraz prędzej, goręcej. Zgryzocie pasma zbyt chudych dni. Twe fortissimo serdeczne brzmi głośniej wciąż, mocniej wciąż. Gdy twarzy brak w czynach i słowach, ty masz twarz, gdzie ścieżek splątanych bezdroża, ty drogę swą znasz. Ty zdołasz ból każdy pocieszyć, rozjaśnisz odwieczny nasz przedświt ciepłem rąk i spojrzeń twych. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa do walki o każdy dzień. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, które bije coraz prędzej, goręcej. Zgryzocie pasma zbyt chudych dni. Twe fortissimo serdeczne brzmi. W dramacie samych najchudszych dni rzucasz mi w oczy łzy, gorzkie łzy, szczęścia łzy, spełniasz sny. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa do walki, do walki, do walki. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, coraz prędzej przez łzy.
Moi kochani słuchacze, przedstawiam wam autora przepięknych tekstów, Robert John. Jego wiersze, prozy znajdziecie na stronie na Facebooku Myśli pisane czarną klawiaturą. Ponadto wystawia wiersze u mnie w chwili prawdy o poezji. Wystawia też w grupie Pracownia Myśli. Naprawdę są przepiękne. Cóż mogę powiedzieć o Robercie? No, najważniejsze to jest takie, że od niedawna Robert jest szczęśliwym tatą. Ogólnie to, jak to mówi o sobie, jest samoukiem. Pisze dopiero od około 3 lat. Teksty swoje bierze z głębi siebie, z głębi przeżyć swoich lub obserwacji, które są skąpane w emocje. Mówi, że ocenia się w kwestii autorów z własnym stylem. Rocznik 1983. I mimo nazwiska jest Polakiem, optymistą. Ja sam zauważyłem odnośnie stylu Roberta, że ma własny styl niepowtarzalny i chciałem powiedzieć, że no przyjemnie czytać to, co wyszło spod jego pióra. Sami posłuchajcie, że nie tylko przyjemnie mi czytać to i cieszę się, że mogę czytać, ale na pewno powiecie, że też i przyjemnie słuchać, a więc posłuchajcie. Pierwszym wierszem, prozą jest no coś pięknego. Tytuł: Gwiazda Biała. Biała gwiazda. Lata temu, gdy ciebie już nie było, gwiaździstej nocy na pewnym moście stałem samotnie. Nieświadom jeszcze, niedojrzały ja, zagubiony w chaosie życia, pogrążony w tęsknocie za tobą, spoglądałem na nurt rzeki. Niepamięć tamtych myśli, rozważań ogarnęła teraźniejszy mój umysł. Czasami warto zapomnieć dawne, nieaktualne przemyślenia czy też czyny. Odbiegając od kotujących się scenariuszy, wtedy w mojej głowie, gdy szept kroków moich na betonie rozpoczął dalszą wędrówkę, nagle zapadła cisza. Me nogi zamarły w bezruchu, jak i cały ja sam. Moje oczy zatrzymały się na zdumiewającym jasnym punkcie na nocnym niebie. Pośrodku mostu, ja wbity jak fundament, nade mną, choć zapewne miliony kilometrów ode mnie, gwiazda. Owe ciało niebiesko było jasne i wyraziste, promieniowała poświata trójramienna. Nie widziałem nigdy takiego punktu na niebie. Z pewnością bym zapamiętał jako wyjątkowy, jasny, astronomiczny specyfik. Naszła mnie melancholijna światłość, że to ty, nikt inny. Im dłużej wpatrywałem się w centrum światła, tym bardziej napełniała mnie pewność, że patrzysz na mnie. Obdarowujesz mnie swoim bystrym wzrokiem i nabawiasz mnie swoją mądrością. Zdumiony przeczuciem twojej obecności, mijały minuty, przeradzając się w pełne obliczenia czasu na zegarku. Nie odchodziłem ja i nie odchodziłeś ty. Byłeś. Zaszczyciłeś mnie pomimo nieobecności swoją cenną obecnością.
Kiedy w niewyjaśniony sposób napełniłem się spokojem, nadszedł czas powrotu do domu. W drodze powrotnej byłeś mi towarzyszem, bo mój wzrok wodził w twoim kierunku i z każdej perspektywy świeciłeś tak samo intensywnie. To był pierwszy raz, nie wiedząc, iż powtórzy się taka chwila raz jeszcze. Gdy piszę ten tekst od kilku dni, już równie jesteś tam. Od pierwszego razu, wielokrotnie, w nietypowych momentach mojej egzystencji pojawiałeś się na szklanym, nocnym niebie. Myślę, że jesteś nadal moim drogowskazem w życiu. Czuję twoją obecność w sobie, jak i w codzienności, która mnie otacza, spotyka. Wiem, stoisz za mną murem, chronisz mnie i mych bliskich, niczym niewidzialna dla innych zjawa. Ja ciebie widzę, nie zawsze, ale widzę. Za to wdzięczność wielką czuję, bo nie opuściłeś mnie nigdy, a mogłeś. Odpoczywasz w pokoju, w świecie, w którym kiedyś się spotkamy, mam nadzieję. Uścisnę twą silną, ciepłą dłoń oraz momentalnie ogarnę ciebie w moje silne ramiona, z pewnością zakrapiając łzami twoją błękitną koszulę lub zieloną wiatrówkę. Brakuje mi twojej duszy, mądrości i twoich oczu spojrzenia. Nie zawsze widziałem ciebie i nie zawsze jesteś na niebie, ale wiem, że gdy mnie odwiedzasz, to świeci gwiazda biała. Świecisz, to ty, tato. Miłość niczym pole namiotowe. Oczy widzą ten brak blasku w iskrze duszy. Momentalnie zacierają się symfonie wszystkich barw. Kolory, które były zmieszane ze sobą ściśle, dając sen zastygły, pozostawiając okruchy odpadającej farby. W powietrzu czuć proch i woń dymu. W takich momentach jest się samemu i można wejrzeć w głąb siebie, bezkompromisowo widząc o wiele więcej, niż to bywa w codzienności. W przeszłości to była cudowna planeta. Łąka tak barwna i piękna, delikatnie unosząca się, by potem łagodnie opaść. Miała swoją historię, tak skrytą i również tą znaną wszystkim. Każdy z nas tworzył tą piękną przestrzeń na swój niepowtarzalny sposób i od nowa. Zima, wiosna wraz z latem, kwiaty kwitnące nawet pod skorupą śniegu i lodu. Kształtowało to ją jak nic i nigdy. Natomiast jesień przyniosła wiatr, z wiatrem przyniosła pustynny piach. Nie wiadomo skąd ani jak. Piach, tak często opadający na piękno natury, stworzył pustynię, szczelnie separując od światła i wody, którą przecież tak żywodajnie się odżywiała. Każdy z nas był w takim miejscu, a jeżeli nie był, to będzie zapewne. Większość poddaje się emocjonalnie pięknu tego miejsca, lecz nigdy by nie pomyślało, że owa cudowność łąki posiada jakże niebezpieczną i destrukcyjną naturę. Kwiaty miłości na wierzchu pachnące, a pod pokrywą ziemi korzenie splatające się wokół szeregów nieregularnie pozostawionych ładunków wybuchowych. Tych starych, czy też totalnie nowych, w zupełności skrytych w pełnym kamuflażu naturalności. Bo w miłości każdy krok, ten w przód, czy ten w tył, zawsze jest niewiadomą. To tak jak na polu minowym. Nigdy nie wiemy, jaki kierunek obrać, kiedy już stoimy twardo na wyjątkowym, aczkolwiek za każdym razem nieznanym lądzie. Prędzej czy później nieunikniona jest eksplozja,
która swoją siłą jednorodzoną zadaje swoiste rany lub też zabiera wszystko. Wiem jedno, miłość jest polem minowym, na które jak najbardziej warto wejść zawsze. Tym razem wejdę z bagnetem. Szept szczęścia. Labirynt życiowej przeszłości we wstecznym lusterku za sobą. Pryzmat nowej, szerokiej drogi rozświetla przyszłość. Dusza jakby bardziej klarowna. Myśli intensywnie sprecyzowane. Na horyzoncie przerywanej linii autostradowej jest coś pięknego i wyjątkowego. Bez wątpienia nawet przy zamkniętych oczach przez powieki widać barwę nowego życia. Tym razem samotności pasażera nie wpuściłem na pokład krążownika, którym pędzę coraz to szybciej w stronę przeznaczenia. Napędzany ja uczuciem szczęścia, nie wątpię już w życia smak. Niegdyś smak goryczy wypełniał mnie całego. Im dalej jestem, owy posmak zanika, a ja doświadczam coraz różniejszych słodkości esencji. Nie mogę powiedzieć, iż nie bywa brak owego gorzkiego smaku, do którego byłem i jestem przyzwyczajony. Myśląc dalej oraz idąc w refleksji kres, czas na zmianę, odmianę samego siebie, by stać się jeszcze lepszym człowiekiem. Życie przyspiesza jak wiatr, który czuję, pędząc dwupasmówką już nie sam. Dwie drogi złączone jednym kierunkiem, splecione szeptem szczęścia prawdziwego, wspólny cel, wzajemność i moc wsparcia, obustronna w załączniku z miłością i jakże ważną wspólnością jest niczym, jak wygrany los na loterii życia. Co dzień czuć pragnę, jakże wyjątkowy ten szept szczęścia, który mnie budzi rano, dając energii zastrzyk i koi mą pożarpaną duszę nocą do spokojnego snu. Moi kochani, nadeszły znowu pozdrowionka. Jadzia z Kalisza pisze do nas tak. Audycja rewelacyjna, całość zasługuje na wyrazy uznania. Jadziu, dziękujemy. Dziękujemy za tak wspaniałe pozdrowionka i też Ciebie pozdrawiamy. Życzymy miłego odbioru. Mamy też pozdrowienia od Jana Nowaka z Sochaczewa. Jan pisze do nas tak. Witam, piękna, wzruszająca audycja, cudowna uczta dla duszy i samotnego, cierpiącego serca. Janku, ja osobiście życzę Ci, żebyś znalazł drugie serce i Twoje, żeby nie było samotne. Pozdrawiam. Przysyła nam też pozdrowienia Zoika. W tej audycji, w tym radyjku, każdy znajdzie coś dla siebie. Super, pozdrawiam. Zojko, my też całe radyjko Ciebie pozdrawia bardzo serdecznie. I przesyła nam też pozdrowienia Marko. Marko, pamiętamy Ciebie i od dłuższego czasu jesteś naszym stałym słuchaczem. Co nam Marko pisze? Marko, krótko. Witam i pozdrawiam. Te słowa znaczą wiele od Ciebie. Dziękujemy, też pozdrawiamy i bądź z nami aż do 20. Nade mną, dokąd nas niesie dziś ten mar. Ciutko na palcach tańczę z Tobą w walca w zapomnianym rytmie. Na trzy, co będzie?
nie będzie, pójdzie za mną wszędzie. Walca razem z walcem i ty. Czy to tylko walc? Powoli, powoli, jakby we mgle, ktoś obok nas tańczy, a może nie. Czy to walc? Na pewno, czy to ty? Nade mną, dokąd nas niesie dziś walc? Czy to walc? Na pewno, czy to ty? Koło mnie, nade mną, dokąd nas niesie dziś ten walc? Zakochani, czy ta pani tego pana chce? Ona jest jak prześliczny kwiat, a on ma w oczach szkiełka dwa. Czy ten pan jak wcześniej wspomniałem, każdy autor, poeta swoich pięknych wierszy, prozy, poezji jeszcze nie raz będzie gościł na naszej antenie, także nic nie macie straconego. A ponadto w zasadzie każda
Audycja na życzenie słuchaczy jest nagrywana. Później podkładam obraz, wkładam na nasze konto na YouTubie, rozprowadzam na Facebooka. Także nic straconego nawet dla tych, którzy teraz nie słuchają nas. Dla Państwa czytałem właśnie wiersze Roberta Johna i zapraszam do pięknej muzyczki, która nam w przerwach towarzyszy. Pok, pok. Kto tam? Audycję prowadzę. Mówiłem, żeby mi nie przeszkadzać. Ale panie weterynarzu. Mówiłem, że nie jestem weterynarzem. Słucham, kto? To ja, Jarek. Jarku, ale przecież ty byłeś w tworkach. Ale dyrektor wypuścił. Nie może być. Ciebie wypuścił? No, dyrektor psa wypuścił na spacer. No to przecież ty nie jesteś psem, tylko Jarkiem. Tak. Ale furtki nie zamknął i ja wyszedłem. I była klamka w furtce. No była, bo wypuszczał psa, to musiał otworzyć klamką. Z koniem przyszedłem. Gdzie ty masz tego konia? No tutaj, na rysunku. Musiałem go nieść, bo kulawy, podkowę zgubił. I ja go ładnie tak złożyłem i w kieszeni mam tutaj. No to przecież nogi mu pogniesz. Nie, ja później z żelazkiem wypracuję, a żeby ta karteczka była ładna, to ja trochę ją pokropię wodą. A ma pan żelazko? To ja bym włączył, poprasował go trochę, bo to pogięty jest. Koniec na bieguna. No to fajnie, że jesteś, Jarku. Ja trochę bym odpoczął, bo dzisiaj tak trochę źle się czuję, to poprowadzisz. Tu takie opowiadanko mi przeczytasz. A mogę zobaczyć? No to masz. O, jakie ładna karteczka. Ale tu nie da rady rysować. A tu coś pisze. Takie jakieś spotkanie na trawie w jakimś mieście. A kto tam się z kim spotkał? No to jak będziesz czytał czytelnikom, tutaj masz mikrofon, no to przecież żebyś czytał, ty się dowiesz, kto się z kim spotkał i co tam było. A wcześniej nie mogę wiedzieć, jak się zakończy. No to jak to teraz będziesz zakończenie czytał, a później będziesz początek, to od końca się nie czyta, zawsze się... Ale jak ja czytał zawsze książkę, to od końca zawsze musiałem wiedzieć, jak się zakończy. Ja się tak nie bawię, ja wracam. Babcia Jolanda, a babcia opowie mi do snu, jak skończy tutaj za wujka żonego audycję, bo on tam leży, bo chory dzisiaj jest po tej operacji, po tych oczach. Babcia Jolanda mi jaką bajeczkę opowie? Babcia! Babcia! Babciu! A to o 19 będzie tego nadawała babcia, to do 20 ja spać się będę chciał położyć, bo wujek żony powiedział, że mogę przenocować, bo jak wyjdę na ulicę, to chytre, co mnie ścigają, co tam z tych tworek mnie złapią. A jak on mnie odwiezie normalnie... Ale ty masz 7-milowe buty, no, to nie złapią ciebie, ale latający dywan. Jeszcze nie dostałem butów. A kiedy jest Boże Narodzenie? Już niedługo. A było niedawno, 2 miesiące temu. Aha. Nie dostałem żadnych butów latających. Nie, latający dywan. A po co mi dywan? Muszę byś zwiedzał bajkowe szlaki. Ja mam lęk wysokości.
A dywan nie ma pasów bezpieczeństwa jak samochód, ja nie mam się czym przyczepić, ja spadł. Ale spadochron ja będę miał, to ja polecę dywanem. Ale to jest zaczarowany dywan, ty nic nie rozumiesz. Nic. A buty nie są zaczarowane? Też są zaczarowane. To ja wolę w butach po ziemi chodzić, nie spadnę. Tak, i to są takie buty, Ach, już. Jakie buty? Babcia mnie oszukuje, też babcia. Też chciała mieć takie buty. To babcia pójdzie do pracy, jak zarobi pieniążki, to ja babcie kupię takie buty. No co? Nie chce babcia mieć butów 7-milowych? A później jak będą mnie te lekarze gonili, to babcia mnie pożyczy. To oni, o, mnie, tak, oni tak, mnie nie złapią. Tak, bo oni nie wiedzą o ich istnieniu. A to ja będę jednego kroka dawał, a to będzie tego nie dogonią mnie? Nie. A fajnie. A jeszcze takie podkowy 7-milowe, bo ja mam tego konia na tej karce, ja go, a nożyczki babciu, ja nożyczki chciałem. A nożyczki nie. Ja konia muszę wyciąć, bo tego jak podkowy takie 7-milowe, jeszcze mu przykuję do nóg, tylko muszę go wyciąć, żeby on się poruszał. Krasnoludki to zrobię za ciebie. A gdzie są? Wszędzie ich spotkać można. A ja przez całe lasy tutaj szedłem i nie widziałem krasnoludków. No bo one mieszkają w każdym domku, tylko nikt nie wie o ich istnieniu. A babcia je tu widziała? Widziałam. Bo tutaj dom jest. Widziałam. To zawoła gwizdy na nich, nie przyjdą. A, ty mówisz, że to niemożliwe, ale w bajkach to wszystko zdarzyć się może. To my w bajce? Mhm. A jaka to bajka? No, o koniku. A gdzie jest ten konik? No, w twojej kieszeni. A to taki duży, to się jak to się zmieścił mi do kieszeni? No, przecież przed chwilą prasowałeś. I, a tego, to nożyczki. Wyciąć i podkowy. Nie, no to mówiłam ci, że to krasnoludki za ciebie zrobię. A ja to jadę na tym koniku sobie. Tak, jak przyjdą krasnoludki. Krasnoludki? Ale to musisz być grzeczny. A jak wygląda się grzecznym? I musisz teraz położyć się do łóżeczka, bo już czas, żeby spać. A babcia mówiła, że o 20 dopiero, a jeszcze bajki swoje nie powiedziała, cicho, już opowiem bajeczkę, już zaraz, ale umyj ząbki. O takiej iskierce w popielniku ja chciałem. Słuchaj mnie. Teraz umyj rączki, ząbki, połóż się do łóżeczka, a babcia Jolanda opowie ci bajeczkę. Bajeczkę? Tak. O tej iskierce? Nie, dzisiaj będzie bajeczka, no. Była sobie iskiereczka i spaliła kawał drzewa Pinokiowi nosa. I Pinokio już nie kłamie. Już było. Bo Pinokio, ja go widziałem, to on kłamał bez przerwy. Takie nosa miał takiego, drugiego nosa. A iskierka... No, ale tylko wtedy jak kłamał. A nie jak kłamał, bo spadła iskierka i mu spaliła. I teraz może kłamać i wcale mu nie rośnie nos. To ja taki tu jak się pozna, kiedy Pinokio kłamie, jako nos już nie rośnie. Ach, ty chyba jesteś Pinokio. Ja nie jestem zewna. A czego babcia się tak śmieje? Ja idę do wujka Johnego. Babcia niech sobie prowadzi tu za niego tę audycję, ja później przyjdę. Wujek Johnny się ze mnie nie śmieje. Nie przeszkadzaj. Dobrze, ja na razie idę się odpocznę. No tak, wystarczy tylko na chwilę odejść od mikrofonu, a Jarek już mi tutaj wszystko przewraca do góry nogami. No, ach, ten Jarek
Znowuś mu się coś pomyliło. Na operację przecież mam dopiero za 4 dni jechać. A teraz odeszłem i no kawę se zaparzyć. A on dorwał się do mikrofonu. Jeszcze głowę babci zawrócił. Ale dość tych jarkowych głupot. Marka Wojdyły nie muszę już przedstawiać. Znacie go. Babcia Jolanda czytała jego bajki i zaraz po mojej audycji też będą bajeczki naszego Marka. Też Marka już wspominałem we wcześniejszych audycjach i tutaj tak dzisiaj chciałem przeczytać kilka jego wierszyków. Niektóre są takie, że naprawdę i wesołe, i takie radosne, trochę takie, no sami posłuchacie, naprawdę są dosyć i jeszcze więcej dosyć świetne. Marek, jak to mówił o miłości, zawsze pisze, tutaj też jest o miłości pisane i w sposób taki, no, przepiękny według mnie. I tak lekko mi się czyta w ogóle Marka wiersze. No, sami posłuchajcie. Będziecie chcieli jeszcze nie raz go posłuchać, poczytać. Wiecie, gdzie szukać. Historia z życia wzięta. Coraz trudniej coś wymyślić, gdy głowa się starzeje, jednak muszę coś powiedzieć, ten co słucha, niech się śmieje. Chciałbym wierszem cieszyć buzię, niech treść jego uśmiech da. Mam nadzieję, że to sprawi ta poezja kiepska ma. Rwę ja z siebie wszystkie włosy, by napisać coś śmiesznego, i tak rwąc je przez przypadek, urwałem sobie coś ważnego. Wystraszyłem się okropnie, nawet nie chcę o tym gadać, no bo prawie mnie czekało, abyś przy sikaniu siadać. Uroki lata, słońce przygrzewa, w końcu jest lato. Z wielką radością spoglądam na to, jak te anielskie, rajskie stworzenia przechodzą obok w skąpych odzieniach. Z wrażenia aż mi staje co chwilę serce, gdy wokół piękna jest. Miłość w krzywym zwierciadle. Jak to dobrze, kiedy człowiek jeszcze może, to ostatnia radość, co mi pozostała, gdy z wieczora albo z rana sobie włożę, wtedy zmysły mi rozsadza rozkosz mała, którą lubię i bez której żyć nie mogę, bo cóż warte wtedy byłoby to życie, bez niej musiałbym przeżywać wieczną trwogę i czasami gorzką łzę uronić skrycie. A więc wkładam sobie z rana lub z wieczora do lodówki. Niech się schłodzi tak jak trzeba, bo na piwko dobra przecież każda pora, więc je piję, to zabiera mnie do nieba. Oj, Mareczku, widzę, że takie trochę rzucasz podchwytliwe te wierszyki. No wiesz, to tak samo jak ja kiedyś dawno byłem na takim przyjęciu, wiesz, nudy były i jeszcze mnie posadzili na dodatek przy stole na samym rogu. No to ja tak siadłem, siedzę, no ale tu tak, noga od stoła, nie wiem czy nogi swoje postawić z prawej strony nogi od stoła, czy z lewej strony od stoła, bo to tak bokiem wtedy bym siedział, no ale nic, no to tak usiadłem, że noga od stoła między kolanami miałem i sobie tak ręce na kolana i sobie tak lepiej i tak słucham, jak tam takie pierdy małe gadają na tym zebraniu, gadają, no się nudzę, no mija godzina już z nudów tego i tam
Mówię, no odezwę się im, odezwę, coś tam im powiem. No i podnoszę tą prawą rękę, dwa palce, jak to w szkole podstawowej na lekcji, podnoszę do góry, raptownie przewodniczący tak spojrzał, jakaś kobieta rzuciła, o, nareszcie nasz pan Milczek się odezwał, no, prosimy, ja mówię, chciałem coś powiedzieć, mogę, ależ tak, proszę bardzo, niech pan mówi, no to ja tak siedzę i mówię, a zacząłem się namyślać, co im powiedzieć wreszcie. No więc mówię, czy państwo wiedzą, co ja mam między nogami? A oni, wszystkie twarze czerwone, zarumienione, jakbym nie wiadomo, co złego zrobił. Jakieś obrażone. Więc ja mówię, państwo się mylą, ja mam nogę od stołu między nogami. No nic, usiadłem ci w śmiech, rehe, nic. Znowu jakieś tam sprawy omawiają tak nudne, że no ślimak szybciej pełźnie niż... A to zaciekawić moją głowę człowieka, co oni tam prawią. Więc znowu mija godzina, półtora, ja siedzę, no bo o pierdymałach, jakich gadać z nimi? No ja nie skory. I tak siedzę i znowu myślę, no co by to im powiedzieć? Więc raptownie rękę do góry, wstaję... Nad stołem się pochylam, opieram i mówię, czy państwo wiedzą, co ja mam między nogami? Tak, wiemy, pan ma nogę od stołu między nogami. Ja tak oparty rękami nad stołem pochylony mówię, nie, proszę państwa, ja mam teraz między nogami to, co państwo przedtem myśleli. I proszę państwa, mamy następne pozdrowionka. Anna nam przysyła wiadomość treści. Mistrzostwo, pierwsza klasa w swoim gatunku. Genialny głos, genialni poeci. Bardzo klimatyczne i godne polecenia radyjko. Pozdrawiam. Anno, droga, dziękujemy za tak wspaniałe pozdrowionka. Przekażemy je wszystkim prezenterom radia i wszystkim słuchaczom. Zapewne już nas to słyszeli. I też ciebie bardzo pozdrawiamy i bądź z nami do końca. Następne pozdrowionko przysyła Justyna. Sympatyczny wieczór. Pan żony z zespołem zaprezentowali kawałek dobrej muzyki, humoru i poezji. Ta mieszanka jest godna podziwu. Polecam. Dziękujemy, droga Justynko. Pozdrawiamy ciebie też również sympatycznie i życzymy miłego odbioru. I mamy następne pozdrowionko. Przesyła nam wierny słuchacz, który dziękuje za uśmiech. Dobrego humoru nigdy za wiele. Pozdrawiam prezentera i pana z koniem też. No, wierny słuchaczu, dziękuję w imieniu swoim wszystkich i w imieniu Jarka, bo na pewno to chodzi, ten pan z koniem, to o Jarka chodzi. Dziękujemy i też ciebie, wierny słuchaczu. Gdzie słońce dla nas wschodzi, zabiorę cię właśnie tam, gdzie wolniej płynie czas. Zabiorę cię... A ja chciałem osobiście pozdrowić! Podziękować wiernemu słuchaczowi, dlaczego ty za mnie tutaj dziękujesz? Czekam na jeden gest. Wiara jest moją siłą. Jestem pewien, że wciąż potrzebujesz... Jarek, ty w ogóle tutaj głosu nie zawieraj. Połóż się spać, babcia ci bajeczkę w tym czasie opowie. Najlepiej to masz te nożyczki, bierz i wytnij sobie wreszcie tego konika z papieru, bo tych krasnoludków się na pewno nie doczekasz.
słodki smak. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie słońce dla nas wschodzi. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie wolniej płynie czas. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie szczęściu nikt nie grozi. To były wiersze Marka Wojtyły, którego też jeszcze nie raz jeszcze posłuchacie. A dzisiaj o godzinie 19 posłuchacie go w bajeczkach babci Jolandy. Także czekajcie do końca audycji mojej na babcie. No moi kochani, tu mam taką naszą, waszą, no trudno mi powiedzieć. Zaczniemy. Nazywa się Beata Bukowska. Pisze wiersze, poezję. I przeważnie spotkać ją możecie na grupie Klub Poetów Niepokornych. Kiedyś dawniej, przeglądałem sobie trochę w tamtejszym czasie wiersze Beatki. Jeden to mi do dzisiaj utkwił w pamięci i od razu wtedy, już wtedy wrzucił mi się w oko, wpadł w oko, no dobrze, że oka nie wybił. I wiecie co, a ja go sobie wtedy zagrałem i tak sobie nieraz w domu sobie też często przygrywam ten wiersz Beatki i pozwólcie, że zacznę właśnie od tego wiersza. Jest on w oprawie muzycznej, więc posłuchajcie. Nie umiem w oczy patrzeć inne niż twoje. Usty całować innych nie umiem, więc dlaczego płaczemy oboje? Nie rozumiem. Tak bardzo chciałem łzy przemienić najpiękniejszym wierszem. Nie potrafiło zmienić życia twoim uśmiechem. Nie pierwszy raz nie wyszło mi. Nie umiem. Nie umiem tańczyć, choć dla ciebie bym tańczył do rana.
zimowa tęsknota. Takie małe, maciupieńkie, do okna przymarznięte płatki śniegu całe białe. Chmurami niebo pokryte i śniegiem skropiony las. Wiesz, gdy w skupieniu słucham tej zimowej ciszy, patrzę na drzewa uśpione, który tuli zimowy płaszcz. Nagle zapragnęłam twojego ciepła, które kiedyś grzało nas, ale wiem, że to nie wróci. Najpierw musiałabym postrącać z serca twego sople mrozu, uśmiechnąć się wiosennym błękitem, pozrywać wszystkie promienie słońca, słodkie jak pomarańcze, i złożyć je tobie na usta. Gwiazdy. Dziś wyhaftowałam miliony gwiazd na niebie z moich nitek miłości. Przyczepię jeszcze kilka diamentów, byś mnie nie szukał za długo w tym gwiezdnym pyle. Namaluję jeszcze drogę mleczną, ułożę na niej kilka słów tych najpiękniejszych. Gdy zaczną spadać z niej jak komety, pomyśl życzenie. Ja łańcuchem ptaków oplotę je wszystkie, by nie spadły za nisko. Będą tam bezpiecznie unoszone przez skrzydła aniołów. Sprawię, by na chwilę niebo zatrzymało się na twych źrenicach i nie chcę słyszeć nic prócz słów wyszeptanych z twoich ust. Jak tu pięknie! Na łące. Uwielbiam leżeć na łące pełnej kwiatów, jak pierwsza poranna rosa, i upajać się w ich radosnym zapachu. Marzenia krążą nad moją głową, niczym ulotne chmury, które pędzi wiatr. Krzyczę: ej, wietrze, nie tak szybko, daj pomarzyć. I jedyne, co bym chciała w danej chwili, to mieć ciebie przy sobie, tylko po to, byś spojrzał w moje oczy i powiedział, że jesteś jedyną, jesteś tą, na którą czekałem i z którą chcę być do końca mych dni. A ja, nieco onieśmielona, zawstydzona, drżąca powoli staję się twoja. Słoneczniki. Jesienny wiatr cichutko śpiewa i tańczy w listkach słonecznika przecudny walc miłości. Radośne, rozpieszczone rozkosze i półprzytomne płatki falują jak maleńkie baletnice. Liście szeleszcząc pospadały prawie wszystkie, odurzone słońca promieniami. A ja w tym tańcu zakochana stoję tak i słyszę każdy jego dźwięk, każdą nutę tęsknoty. Próbuję je wychwycić wszystkie w moje dłonie, by zapomnieć o ciszy, która trwa. Lecz na próżno moje łzy zamieniam w maleńkie kropelki rosy, by promienie słońca mogły spijać je o świcie. Nie powstrzymam ich pragnienia i nie sprawię, by nad ranem fruwały znów motyle, tylko odlecę razem z ptakami, by zrobić miejsce jesieni. Thank you.
usta. Moje usta w kwiaty przystroję na Twoje powitanie, bo chcę być wtulona w Twoje ramiona. Spragnione usta rozchylę, byś karmił mnie swoim oddechem na tle błękitnego nieba. Stojąc tak, będę patrzyła na blask moich oczu ukochanych, wytęsknionych. Uśmiechnę się do Ciebie nieśmiało, palcem zaczepię Twój dołek na brodzie. Czujesz? Zaczynam kreślić Twój portret. Niesiona podmuchem wiatru dotrę do wszystkich zakamarków Twojego ciała i duszy. Nie zamierzam ominąć żadnego skrawka. Za chwilę poczujesz ciepło w dłoniach, ale zanim rozpłynę się w Tobie, sącz mnie kropla po kropli. I mamy następne pozdrowionko, przesyła nam Marek. Witamy, Marku. Marek nam pisze tak. Charyzma prezentera, niesamowity nastrój, po prostu rewelacja. Marku, dziękujemy, że tak uważasz. Cieszymy się i też Ciebie pozdrawiamy i życzymy miłego odbioru. I bądź z nami aż do 20. I przypłynęły do nas znowu pozdrowionka, tym razem Lucyna Jokiel. Dobrze przeczytałem, Jokiel przez J. I Lucynka nam pisze, piękne, cudownie, wspaniale, czarująco i z humorem. Mogłabym godzinami Was słuchać. Dziękujemy, Lucynko, za takie wspaniałe pozdrowionka i życzymy miłego odbioru. I zostań z nami, tak jak wcześniej wspominałem, do 20, bowiem od 19 babcia Jolanda wyciąga bajeczki ze swojej zaczarowanej walizeczki.
I to była nasza Beata Bukowska. Przypominam, szukajcie jej w internecie, na portalu Facebook. Zazwyczaj najczęściej wystawia na grupie Klub Poetów Niepokornych. Zapewne znacie Jolantę Joluśkę Mapa. Na którejś wcześniejszej audycji wspomniałem, a że to, co Jolanta pisze, jest bardzo piękne, więc dzisiaj w audycji pozwolę sobie kilka wierszy prus Jolanty Luśki przeczytać. A gdzie ją w ogóle możecie czytać? No to możecie Jolantę Joluśkę czytać na jej profilu, czytać też na grupie Poza Osią Czasu. Tam nie była chyba już może ze 2 lata, ale za to też jest prawie codziennie na grupie Pracownia Myśli. No to by było, no co, no Julusia, Jolanta jest no taką skromną kobietą. Pisze od serca, pisze to, co widzi, co czuje, co inni czują, co zobaczy, co przeżyje. Po prostu pisze życie. Takie, jakie naprawdę jest, a którego mało kto zauważa. Mało kto, jakie jest właściwie życie, wie. Każdy żyje swoim życiem, biegiem, zaganiani nawet siebie nieraz nie zauważają. No cóż, zatem przejdźmy do tych wspaniałych tekstów Lusi Jolanty. Takie tam sobie życie, wskrycie, wskrycie. Jesteś tak piękna, urocza i cudowna, dlatego nie mogę się nadziwić, jak mogłaś dać się tak spętać, jak sponiewierać, jak mogłaś być z ludzikiem, który się nad tobą pastwił i robił wszystko, żeby ciebie zniszczyć, żeby zrujnować twoje poczucie własnej wartości, żeby ciebie całkowicie od siebie uzależnić. A jednocześnie, jak każdy toksyczny człowiek, bluszcz potrafił być wspaniały. Dzięki temu osiągał swój cel. Za wszystko obwiniałaś siebie. Przemoc psychiczną trudno udowodnić, ale rany na duszy są znacznie cięższe niż te na ciele. Niestety ten, kto tego nie zaznał albo nie rozumie, albo zbagatelizuje. Czasem nawet trudno jest to sobie uświadomić. Oto fragmenty złych dni. Lustro było twoim powiernikiem. Taka niewinna przypadłość. Lubiłaś się w nim przeglądać. Ale teraz oglądanie własnego ciała to czysty masochizm. Jak można to zlekceważyć, jak zbagatelizować ten wielki, fioletowo-krwawy siniec, aż krzyczy z ramienia: spójrz na mnie, przypomnij sobie, zrób coś. Nocna awantura, ona chce spać, a on przyszedł podpity, przecież to tylko parę piw stwierdził. Musiał, bo co by koledzy powiedzieli? I chce rozmawiać, tłumaczyć, dlaczego musiał. Nie czas na rozmowę, kłótnię, spać. Zamyka oczy, próbuje się odciąć, uciec w marzenia, wspomnienia, a on stoi nad nią i krzyczy.
Ona otula się szczelnie i zaciska powieki. Nie ma mnie tu, nie ma mnie tu, powtarza jak mantrę. On zdziera z niej kołdrę i rozpoczyna szarpaninę, bo chce się kłócić, chce ją przeprosić, chce jej zrobić dobrze. Ona nie chce, jesteś pijany, stwierdza, on na siłę ją chce, chce się kochać. To twój obowiązek i krzyczy, jesteś moją żoną do nędzy. Widocznie masz innego. Tłumiona złość zbiera się w niej i wylewa niepohamowaną agresję. Zostaw mnie, puść, nienawidzę cię, rozumiesz? Rzuca się na niego z pazurami i zębami. Się ode mnie, chcę robić, co mi się podoba, palić, pić, rżnąć się z kim popadnie, nienawidzę cię. Widzi jego furię i nagle przeszywa ją ból. Ale w takiej rozpaczliwej bezsilności nawet mocno nie boli. Potem tylko na długo zostaje ślad, który przypomina w każdym odbiciu lustra. A później jest on wspaniały. Kupuje jej kwiaty i maskotki, a ona go tłumaczy. Przecież on to z miłości. Przecież ja go sprowokowałam. Rzeczywiście jestem jego żoną. Przecież był taki wspaniały. Poznaliśmy się nad morzem, ognisko. Siedzieliśmy wszyscy. Jacek grał na gitarze i śpiewał piosenki Katie Melua. On doszedł miejscowy, a ja siedziałam pod drzewem, miałam ugięte kolana, a on tak pięknie leżał przy moich stopach i tak cudnie patrzył w moje oczy. Wiesz, zauważył, że moje oczy błyszczą i tak delikatnie chwycił mnie za piętę i opuduszkami palców przesuwał po moich nogach od stopy poprzez łydkę i udo i na powrót. Jego pieszczoty tak cudne, a mój oddech krótki. Wyobraź sobie, byłam w krótkich spodenkach i nie miałam siły się bronić, gdy jego palce najpierw pieściły moją kobiecość przez tkaninę tych spodenek, a potem już z boku spodenek się wślizgnął dłonią. Ja wtedy przeżyłam z nim orgazm. On jeden, jedyny znalazł moją perełkę w naczyniu sekretnym. Tylko on potrafił dać mi wielką rozkosz swoimi pieszczotami i podarował mi skrzydła. Przecież się bardzo kochaliśmy. Zaczął pić przez kolegów. Opowiada mi to wszystko przejęta i rozbudzona. I tylko krwawy siniec krzyczy inną prawdę światu. Cóż ja mogę dla niej zrobić? Poprosić ją, by go nie pudrowała, ani nie zasłaniała rękawkiem. On też ma prawo głosić własną wersję wydarzeń, a potem jedzie do rodziców, bo następny cios był potężniejszy w piersi, kopniak w pośladki. Znowu chciał tylko przepraszać. Już wiesz, że musi wreszcie to zrobić dla siebie, twojego szczęścia, przyszłości, radzi jej mama. Ekscytacja i stres, euforia i strach. Muszę to zrobić. Muszę, muszę, muszę. Powtarza to jak mantrę. Kiedy prawie o świcie kładzie się spać, a nad nią już niebo bez księżyca, a potem nadszedł czas na wypróbowanie przyjaciół. Nie zawodzą. Ma nocleg, transport, opiekę. Skąd wokół tylu cudnych ludzi? Przed odejściem cały czas musi grać. Wszystko przygotowane, niemalże zapięte na ostatni guzik. Jednak wysiada jej organizm. Chudnie w oczach przez 3 dni 2 kilo. A potem wyprowadzka, zatrzymanie się u przyjaciółki i u rodziców. Narodziła się na nowo. Tej nocy w tym miejscu śnił jej się ocean. Ciągle jej powtarzam,
że jest kochana i wspaniała. Z życia i z miłości wzięte. Ona śpi jeszcze i śni, i wspomnienia jej nad głową płyną. Pod nocnym niebem leżymy ubrani tylko w gwiazdy, twoje ciało pachnie zmysłowo dzikim rumiankiem, którego pełno wysoko. Oczy ci się świecą mglistym blaskiem, jak świetliki, które unoszą się ponad naszymi głowami. Twe usta smakują tak słodko, jak leśne poziomki, które znaleźliśmy idąc tutaj. Patrzę na ciebie i uśmiecham się. Trawa tak miękko nas otula. Nagi jesteś jeszcze piękniejszy. I tylko księżyc wie, co za chwilę się stanie. Oj, oj, nie możecie mieć myśli robaczywych. Nic nie stanie, tylko jutrzejszy dzień wstanie i będzie wspaniały. Słysząc go wracającego do domu, ciepłymi myślami go otacza. Uśmiech mi podaruj z rana, radością otul. Szczęście chcę poczuć, delikatnie pocałuj, obejmij czule, dziś tego potrzebuję. Zapachem kawy, słodkimi słowami, tak mnie ze snu właśnie obudź. Kochanie, pachniesz jeszcze snem, powiedział, rzuca płaszcz na krzesło i luzuje krawat. Patrzy, jak spod przykrycia widocznie są jej uda. Zrzuca koszulę i całą resztę. Ostrożnie, bardzo kładzie się obok niej. Ona mruczy przez sen, protestując, że coś obok się dzieje. Całuje jej nagie ramiona, otwiera oczy z grymasem na twarzy, pyta, która to godzina? W odpowiedzi znów całuje jej ramiona. Już jesteś? Spytała. Jak kotka przeciągnęła się, mając nadal sen na powiekach. Całuję te powieki, próbując skraść sny, poznać ich treść. Wreszcie wargami dotyka jej ust. Ona daje mu miłość, w jej oczach widzi radość. Trzymajmy świat za rękę, prosi. Dotknijmy dzień w zalążku jego tworzenia. Uchwyćmy wzrokiem rozbudzonym pierwszy promień świtu, zamknijmy w dłoni pierwszy powiew świeżego poranka. Pochwyćmy w locie zmysłów każdy pierwszy dźwięk nowego dnia. Spróbujmy, rozchylając szeroko ramiona, ogarnąć nasz świat i objąć delikatnie, zamykając go choć na chwilę. Poczujmy, że jesteśmy szczęśliwi doświadczeniem całego świata. A on szeptem do jej łóżka. Kochanie, ja nie potrzebuję całego świata. Ja chcę tylko ciebie trzymać w swoich ramionach. Przy okazji, kochana, cały świat chcę rzucić do twoich stóp. A ja szeptem, by im w miłości nie przeszkadzać, opowiem wam o ciszy. Ma suknię z białej mgły, zasiada między zdaniem i szeptem myśli tli. Przymyka lekko oczy, nakreśla chwilą rytm i znika w lotach fali, muskając gestem wydm. Zazwyczaj nieproszona zajmuje serca kąt, malując metafory wzdłuż aksamitnych strof. Zamiesza nad płomieniem refleksję pełną barw w szeleście zwiennych liści, jak malarz zdobi kadr.
opowiem wam o ciszy. Ma włosy pełne zbóż i spija łzy goryczy, by zatrzeć żalu kurz. Oby nigdy nie zaistniała wokół zakochanych. I moi kochani, przyszło następne pozdrowienie od Igi. Iga nam pisze: przepiękna, wzruszająca i z humorem audycja, odpoczynek dla duszy i umysłu. Wielkie wyrazy uznania dla autorów oraz serdeczne pozdrowienia dla prezentera. Dziękuję w imieniu wszystkich, Igo, i życzę ci miłego i dobrego odbioru. Pozdrawiam. Żywy. Wujku Johnny, a ja chciałem też coś zapowiedzieć. Jarek, ty mi się nie wtrącaj do audycji, dobrze? Wujku Johnny, ale ja chciałem zapowiedzieć ciebie. Jak mnie? No bo babcia mnie podpuściła, żebyś zagrał ciszę za drzwiami. Bo tak wszystkich czytasz, zapowiadasz, wszystkich czytasz, zapowiadasz i w kółko to samo. Ja też chcę zapowiedzieć, więc ja zapowiadam, drodzy słuchacze, że wujek Johnny zagra wam swoją ciszę za drzwiami. Dobrze, Jarku, dobrze, już jak tak bigosu narobiłeś, to wezmę i zagram tą ciszę. To były wiersze naszej Jolanty Lusi. Szukajcie jej między innymi, tak jak wspomniałem, w grupie Pracownia Myśli.
myślę przeszłości, siedzę gruzy, świecą, tylko wiatr towarzyszy, ogień przyjaźni i zawiść zadała. Zmrzedła serce u krzyża, bała duszę. Echo zamilkło i tylko jej imię, wyryte bólem na strunach gitary, budzi co ranka, lecz ranka nie ma. Czarny kształt przybiera i na pękę szedł mi ostatnie chwile życia i ciszy, i ja. Pusty dom, otwieram drzwi i mnie nie ma. Echo gra na strunach wspomnień, cicho słyszę odmów wiatr i ciebie już nie ma. Jestem sam. Jak pisać, jak żyć, jak istnieć, odpowiedzi szukam, nie ma światła. Nicość panuje, ludzie szkalują, złociała kształt przywdziała. Każdego ranka wkraczałem, mieniec dzień kolorem szarości, zabijając wyborność człowieka. Szarym komórką nie dano życia do nowa i łzy nikt nie urodził. Ścieżkę od lat samotną i pytania nachodzi, dlaczego droga skrócona. Zegar minuty odmierzył, jestem po drugiej stronie nieba. Zatrzymać się znowu, to powiem, zostaniesz i odmowę. Jak pisać, jak żyć, jak istnieć, do drzwi nie pukasz, już moje. Nie będzie jutro, pojutrze, jestem sam. Proszę Państwa, zbliża się powoli godzina 19, więc czas oddać mi mikrofon w ręce Waszej babci Jolandy, która wyciągnie za kilka minut piękne bajeczki ze swojej zaczarowanej walizeczki. Ja na tym kończę i zapraszam na następną audycję.
Jeszcze mamy jedne pozdrowienia od Basi z Australii. Autorom dzisiejszych wierszy dużo zdrowia, pomyślności literackiej, prezenterowi dziękuję za fajną audycję.